Zapraszam zatem Petera Oppenheimera, który przedstawi nam mowę otwierającą konferencję. Peter Oppenheimer to Chief Global Equity Strategist w Goldman Sachs. Przystąpił do Goldman Sachs w roku 2002 jako Global Strategist. Jest także członkiem Business Standards Committee. Pan Oppenheimer będzie dostępny na miejscu, będzie gotów odpowiedzieć na Państwa pytania zaraz po swojej prezentacji, po swojej przemowie, na którą oczywiście Państwa teraz zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w rozmowie, dyskusji po prezentacji. Serdecznie wszystkich Państwa witam i przepraszam, że niestety ta prezentacja nie może odbyć się w języku polskim. Spróbuję mówić zrozumiale po angielsku. A chciałem przedstawić Państwu, jak Goldman Sachs postrzega dziś gospodarkę światową, jej dalszy rozwój i z naszego punktu widzenia, jak wygląda kwestia rozwoju rynków. Ale zanim to zrobię, pozwólcie Państwo, że podkreślę, że jestem zaszczycony, że mogę stanąć przed Państwem i że ta mowa otwierająca konferencję należy właśnie do mnie. A zatem pozwólcie Państwo, że rozpocznę od slajdu bardzo prostego, slajdu, który przedstawia nam główne prognozy dotyczące tych głównych gospodarek na świecie. Nie będę przechodzić przez to szczegółowo, ale chciałbym podkreślić tylko kilka elementów, które uważam za kluczowe. Po pierwsze, jeśli Państwo przyjrzycie się gospodarce globalnej, gospodarce światowej, a to jest ta linia na samym dole, World, to widzimy, że pod koniec roku ubiegłego, czyli mniej więcej w tym momencie roku ubiegłego, konsensus dotyczący wzrostu w przyszłości, w roku bieżącym, wynosił 4%. Popatrzcie Państwo, konsensus naszych prognoz dla gospodarki światowej w tej chwili to około 3%, tak? A zatem po pierwsze, światowy wzrost w tym roku jest słabszy niż oczekiwano rok temu. Po drugie, ciekawa kwestia, te 3% wzrostu, które obserwujemy w tym roku, to ten sam poziom, który widzieliśmy w roku 2013, mało tego, ten sam, jaki widzieliśmy w roku 2012. Więc w pewnym sensie niewiele się zmieniło w, można powiedzieć, relatywnie wolnym tempie rozwoju gospodarki w ciągu tych ostatnich 3 lat. Tak? Jesteśmy wyraźnie poniżej tempa rozwoju przed kryzysem finansowym. Oczywiście są tutaj znaczące różnice w tempie rozwoju pomiędzy poszczególnymi krajami. Popatrzcie Państwo, na szczycie tej tabeli mamy Stany Zjednoczone, gdzie oczekiwania to około 3% w przyszłym roku, podczas gdy tempo, no to jest to tempo wzrostu, które w tej chwili widzimy, czyli dosyć mocno, tak, ale są inne kraje, które rozwijały się wyraźniej, choćby Wielka Brytania, także Polska oczywiście, tak, ale mamy także sporo obszarów, w których wyraźnie widać słabości. Strefa euro to jeden z tych obszarów, gdzie niestety wzrost jest wyraźnie poniżej tego tempa, które widzieliśmy przed wybuchem kryzysu finansowego. A zatem, choć widzimy jakieś obszary działań, obszary rozwoju, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bardzo ważne jest, byśmy podkreślili, że to nie jest typowy cykl gospodarczy, to nie jest typowy cykl ekonomiczny. Popatrzcie Państwo na następny slajd. Tutaj widzimy PKB i rozwój od momentu recesji, a także po recesji. Tak? Ten wiersz, ta linia u dołu, przepraszam, ta najniższa, pokazuje nam cykl bieżący. Inne pokazują momenty powrotu z okresów recesji na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Zatem popatrzmy. Wygląda na to, że w tej chwili Stany się rozpędzają, ale poziom wzrostu PKB nawet w Stanach Zjednoczonych ciągle jeszcze jest poniżej tego, co mieliśmy przy poprzednich okresach zaraz po kryzysie. W przypadku strefy euro ta sytuacja jest jeszcze słabsza, jeszcze gorsza. Na tym wykresie widzicie Państwo tą ciemną niebieską linię, która pokazuje bieżącą trajektorię, bieżący trend wzrostu PKB w strefie euro odnośnie do tych pozostałych gospodarek, mocnych gospodarek na świecie. Wyraźnie widzimy, że strefa euro jest słabsza, ale co ciekawe, popatrzcie Państwo na tę szarą, kropkowaną linię. Ona pokazuje nam ścieżkę odbicia
po poprzednich recesjach, ważnych recesjach bankowych. I wygląda na to, że strefa euro nadal jest słabsza niż w poprzednich okresach postkryzysowych. Co oznacza, że ta gospodarka ze strefy euro na dzień dzisiejszy jest wyraźnie słabsza, nawet w stosunku do tego, jak sama zachowywała się wcześniej w podobnych sytuacjach, nie mówiąc już o innych częściach gospodarki globalnej. Mamy tutaj trochę dobrych wieści na szczęście, dlatego że od momentu problemów kredytowych tych prawie 7 lat temu widzimy, że z danych historycznych, tam gdzie wybuchały poważne kryzysy bankowe czy poważne kryzysy ekonomiczne, takie czy podobne do tego, w którym ostatnio byliśmy, widać było, że choć dość wolno gospodarki potrafią z nich wychodzić, tak jak mamy ten przypadek w tej chwili, to jednak wychodzą. Tak? Na tym slajdzie widzicie Państwo po prostu średnią prędkość, średnią długość, można powiedzieć, odbicia gospodarczego zależnie od pewnych, od długości momentów kryzysowych. Tak? Przy typowej sytuacji, przy normalnej recesji, jeśli można tak powiedzieć, widzimy, że dla gospodarek rozwiniętych średnio to jest około 5 lat. To wszystkie dane, które mamy podane, są w miesiącach, tak? Ale jeśli przyjrzymy się odbiciu wynikającemu z poważnych kryzysów finansowych, ten okres się wydłuża, wyraźnie się udłuża, do około 100 miesięcy. Co oznacza, że fakt, że w Stanach Zjednoczonych mamy już piąty rok odbicia ekonomicznego, nie powinien nas szczególnie martwić, w szczególności jeśli inflacja pozostaje na niskim poziomie, a stopy procentowe jeszcze nie zaczęły rosnąć. Tak, zatem znowu mamy tutaj dowody, że jest to trochę inny tryb odbicia niż te, do których się przyzwyczailiśmy w przyszłości. Kolejna kwestia, to także zauważamy w gospodarce światowej, to kwestia dysinflacji, tak? W wielu miejscach na świecie i z wielu powodów na świecie to widzimy, gdzie widzimy to w cenach towarów chociażby, widzimy wpływ globalizacji z ostatniej dekady także na to i oczywiście znaczący wpływ rozwoju technologicznego i w wielu gospodarkach obserwujemy ten problem wynikający oczywiście z spadających cen w związku z rozwojem technologicznym. W tej tabeli, czy może raczej na tym slajdzie, widzicie Państwo dowód ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To są dwie gospodarki, które rozwijają się mocno, a jednocześnie widzimy wyraźny w nich problem, widzimy w nich wyraźny spadek bezrobocia, a jednak kłopot dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Popatrzcie Państwo, ta jasno-niebieska linia, czy ten jasno-niebieski słupek pokazuje spadek wartości wynagrodzeń, tak? Więc pomimo spadku bezrobocia, pomimo znaczącego wzrostu gospodarczego, wynagrodzenia nie rosną, co oczywiście powoduje, że inflacja nie rośnie i stopy procentowe pozostają na niskim poziomie. To środowisko wolnego wzrostu i niewielkiej inflacji w pewnym sensie można uznać jest pozytywne dla aktywów finansowych. Bo pamiętajmy, że od niskiego poziomu 2009 roku rynek kapitałowy wzrósł o dobrych 200%, tak? A rynek obligacji także bardzo wyraźnie wzrasta. Ale mamy tutaj taką pewną różnicę pomiędzy oczywiście niską inflacją, niskimi stopami procentowymi z jednej strony, a z drugiej strony obawami, że mamy deflację i mamy stagnację. Rynki finansowe mają z tym problem. Z tymi dwoma równoległymi elementami. Choćby w ostatnim roku. Na tym slajdzie, na tym wykresie dla Stanów Zjednoczonych widzicie Państwo po prostu, co dzieje się z rynkiem papierów wartościowych. To jest jasna linia, to jest rynek akcji. I z tym rynkiem, z rynkiem obligacji, to jest ciemno-niebieska linia. Od początku poprzedniego roku. Jak Państwo widzą, mieliśmy szereg faz, w których oczekiwania dotyczące wzrostu inflacji zmieniły się. Od września 2013 aż do końca ubiegłego roku pozytywnie odnoszono się do perspektyw wzrostu gospodarczego na rok 2014.
stopy procentowe rosły na obligacjach także, także ceny akcji rosły. Inwestorzy nieszczególnie się przejmowali tym, że te ceny rosną, do tego, że oczywiście wzrost odzwierciedla oczekiwania wzrostu w przyszłości. A kiedy przeszliśmy do początku roku, okazało się, że wzrost gospodarczy był znacznie poniżej oczekiwań wcześniejszych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Stopy zwrotu z obligacji oraz ceny akcji zaczęły spadać. Rynki, banki centralne nagle zaczęły dużo wyraźniej reagować na to, co dzieje się na rynku. Fed zaczął wyraźnie komentować o tym, co powinno się także dziać dalej. Od tego momentu, od lutego mniej więcej bieżącego roku do końca wakacji, mieliśmy okres znaczącego obniżenia płynności, tak powolno rosnące ceny albo powoli spadające stopy zwrotu z obligacji. Tak. Dopiero ostatnio, od końca wakacji, widzimy jakieś większe obawy dotyczące wzrostu globalnego. Inflacja z jednej strony, spadek stóp zwrotu z obligacji, cen akcji także. W związku z tym w ostatnim roku widzicie Państwo, że mieliśmy cztery właściwie fazy, w których obligacje i akcje albo razem, albo w przeciwnych kierunkach się poruszały, zależnie od oczekiwań wzrostu. Zmiany w oczekiwaniach dotyczących wzrostu od września były znaczące w dużych częściach, w wielu częściach świata. I widzimy to zarówno w wynikach akcji i ostatniej korekcji, ale także w sposób, w jaki różne rodzaje firm sobie radziły. Jeśli jeden sposób patrzenia na te sprawy, to spojrzenie na tak zwane branże cykliczne z jednej strony, wrażliwe na to, co się dzieje w gospodarce, a z drugiej strony na branże defensywne. Zwykle jest tak, że jeżeli gorzej sobie radzą branże cykliczne, odzwierciedla to spadające oczekiwania wokół wzrostu. Jeśli popatrzymy na ten wykres, zobaczymy, że stosunek wyników branży cyklicznych był bardzo, bardzo słaby w porównaniu z tymi drugimi. Szczególnie w Europie, gdzie ludzie martwili się o powracającą recesję, szczególnie jeśli chodziło o dane, które przyszły z Niemiec w ostatnim miesiącu, co bardzo zmartwiło inwestorów, że ta jedna gospodarka, która jest w samym centrum strefy euro, która ma możliwość wzrostu, także traci ten rozmach, traci napęd. Niemiecka giełda, tak samo jak i inne, także osłabła. I to, co widzicie Państwo na tym wykresie, no, linia ciemno-niebieska, to jest względna wycena niemieckiego rynku, indeksu DAX, w porównaniu z resztą Europy. I zestawiliśmy to z obligacjami skarbowymi niemieckimi. To jest ciekawa relacja. Tam, gdzie obligacje spadały, odzwierciedlając słabe oczekiwania, branże cykliczne także dochodziło w nich do przewartościowania. Podobnie działo się także na innych giełdach w Europie. Znów tutaj to pokazuje to, jak bardzo oczekiwania wzrostu mają wpływ na rynek. Fakt, dane, te liczby są słabe, ale w naszej ocenie te ostatnie spadki były przesadzone, zbyt poważnie traktowało ryzyko spowolnienia także w Europie. I dlatego ten rynek zaczyna wyglądać atrakcyjnie. Na przykład w Europie tutaj pokazujemy różnicę pomiędzy zyskiem z dywidendy na rynku kapitałowym, na rynku akcji i zysku z dziesięcioletnich obligacji. Przez pewien czas tutaj ta różnica była bardzo duża, na początku kryzysu szczególnie, ale to znów pokazuje, wskazuje, że w rynku akcji ta wartość się pojawia i dotyczy to nie tylko, jeśli mówimy o rynkach, o obligacjach rządowych, ale także o innych instrumentach o stałym przychodzie, gdzie spready się bardzo zmniejszyły. Mamy bardzo i jakby zapleczem do tego były bardzo dobre bilanse spółek państwowych. Tu widzicie Państwo na przykład miernik względnego ryzyka
na rynku akcji w porównaniu z ryzykiem, które jest włączone w cenę rynku kredytowego. Mierzymy to patrząc na tak zwaną premię za ryzyko, którą możemy jakby wyliczyć z ceny. Im wyższa ta premia, tym większa niepewność inwestorów inwestujących w akcje w porównaniu z tymi, którzy inwestują w kredyty. I tu widzimy, że w tej chwili ci, którzy inwestują w akcje, są dość ostrożni i tej niepewności, obawy przed ryzykiem jest całkiem sporo. To stworzyło sytuację, ta niepewność, nie tylko spadł zysk z obligacji, ale generalnie wszystkie instrumenty, które mają generować zysk, osłabły. I to utrudniło bardzo inwestorom znalezienie tego przychodu, którego potrzebują, żeby wygenerować odpowiedni zwrot. Ta tablica, ten slajd pokazuje, że jaka proporcja tego stałego zysku w portfelu byłaby potrzebna inwestorowi przy kredycie o ratingu 3B, aby wygenerować zysk 4%. Czyli nawet jeśli mamy 80, 90 czy nawet 100% instrumentów o stałym zysku w naszym portfelu, nie uda nam się tych 4% zwrotu uzyskać. Ani przy obligacjach rządowych, ani przy innych bardziej ryzykownych instrumentach. I to znów jest kolejny powód, dla którego uważamy, że jest jakaś wartość w rynku akcji, szczególnie dla spółek, które mają silny bilans, które mają porządny zysk z dywidendy i które generują odpowiedni cash flow. I że w wielu tych spółkach, nawet w Europie, gdzie tak naprawdę ten wzrost nie jest duży, ta sytuacja ma miejsce. I znów, to jest ciekawy wykres, który pokazuje proporcje udział spółek na rynku akcji europejskim, które mają zysk z dywidendy powyżej zysku z corporate credit. I tu widzimy, że ten wykres pokazuje nam, że jest tam względne ryzyko, ale też i względna wartość. Jeśli popatrzymy na rynki kapitałowe, tak jak mówiłem, dużo czasu spędzamy starając się zrozumieć premię za ryzyko. Premia za ryzyko to jest taka miara także spodziewanych przyszłych zysków, przyszłych zwrotów. Im większa ta niepewność, tym większa spodziewana, tym większych zysków w przyszłości spodziewa się inwestor, żeby zdecydować się na inwestowanie w taki, w takie aktywa, a nie na przykład w obligacje. I jest to miara dla rynków akcji. Na wszystkich rynkach ten miernik, ten wskaźnik jest wyjątkowo wysoki. Akurat ten slajd pokazuje Europę, bo w Europie ten wskaźnik jest jeszcze wyższy niż w Stanach Zjednoczonych czy w Azji. I tutaj znów, aby wyjaśnić, co mamy tutaj na myśli, ciemno-niebieska linia to jest ten wskaźnik na podstawie obecnych cen, czyli to jest obecna premia za ryzyko, czyli oczekiwany zwrot przez inwestorów. Im większe to oczekiwanie, tym bardziej niepewny ten rynek jest. Tymczasem jasno-niebieska linia to taki model, którym próbujemy przewidzieć, jak sytuacja się rozwinie. I mam tu takie trzy obserwacje. Po pierwsze, ERP, czyli premia za ryzyko, w dalszym ciągu jest wysoka, nawet w kategoriach historycznych. Po drugie, spadła już ze swojego szczytu, który osiągnęła w 2009 roku w czasie kryzysu Lehman Brothers i na początku tego załamania kredytowego, ale w kategoriach historycznych ciągle jest wysoka. A po trzecie, te modele, którymi dysponujemy, pokazują, że będzie jednak ona stopniowo spadać. I ten proces spadania, w trakcie tego spadania, te zwroty powinny być osiągane, powinny być całkiem dobrze. Jeśli patrzymy na tę premię za ryzyko na rynku instrumentów o stałym dochodzie, jest ona bardzo niska. Co oznacza, że zyski też nie będą zbyt dobre.
Pomimo niepewności, pomimo tego, że ciągle jeszcze nie jesteśmy w sytuacji normalnego ożywienia gospodarczego, szczególnie w strefie euro i szerzej w rejonie Europy, aktywa mają wartość. Ta niepewność jest dobrze odzwierciedlona w cenie aktywów, inwestorzy to rozumieją i to tak naprawdę powinno sprawić, że zwrot z inwestycji, szczególnie w niektórych segmentach tego rynku, powinny być całkiem wysokie. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiązać z premią za ryzyko, to jest waga tego wskaźnika dla sektora korporacyjnego w odzwierciedlaniu tego, co firmy robią ze środkami pieniężnymi, które posiadają. Jedna z ważnych rzeczy, które zdarzyły się w czasie kryzysu, w większości krajów świata sektor korporacyjny, spółki tak naprawdę miały bardzo silne bilanse. Czyli kryzys w Europie tak naprawdę nie dotyczył spółek jako takich. To bilanse nie spółek były słabe, ale raczej sektora rządowego. To tak naprawdę jest coś niezwykłego w momencie po recesji. I to, co widzimy na tym wykresie, to znów wskaźnik ERP i to, że ten wskaźnik porusza się bardzo podobnie do wykresu, który pokazuje wykorzystanie środków pieniężnych. W trakcie kryzysu, w miarę jak powiększa się niepewność, nie było to tak, że to tylko inwestorzy, ale także sektor korporacyjny, wszyscy zaczęli gromadzić gotówkę i na niej siedzieć, nie inwestowali. Także ta ilość gotówki, ilość środków pieniężnych w tym sektorze osiągnęła rekord historyczny. To się działo w Stanach Zjednoczonych, w Europie, a nawet właściwie, a nawet także w Azji. Ale w miarę jak będzie ta premia spadać i ta niepewność zacznie nieco się ograniczać, w okresie niskiego, ale stabilnego wzrostu oczekiwalibyśmy, że firmy zaczną coś robić z tymi środkami pieniężnymi, bo w momencie, kiedy się tylko je trzyma, to nic się nie dzieje, nic się na nich nie zarabia, ale jeżeli się czuje jakąś pewność, że sytuacja gospodarcza się poprawia, coś zacznie się dziać. I teraz oczywiście opcje są różne, możliwości są różne. Część tych środków pieniężnych mogą oddać swoim udziałowcom w formie wypłaty dywidendów, czy wykupu akcji, mogą zainwestować część z tych środków, mając nadzieję na przyszłe zyski. Mogą to robić poprzez przejęcia, czy też poprzez inwestycje kapitałowe. W pewnym sensie już widzimy, zaczynamy widzieć, że ta ewolucja się zaczyna dziać, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych obserwujemy ożywienie gospodarcze dużo silniej niż w innych częściach świata. Jest tam więcej wiary w sektor korporacyjny. Spółki zaczynają wykorzystywać te zasoby gotówki, zasoby środków pieniężnych po to, aby wygenerować wyższe zyski. W ciągu ostatnich 3 lat spółki amerykańskie bardzo agresywnie wykupywały swoje własne akcje, bo koszt zadłużenia był tak niski w porównaniu z kosztem kapitału. I to pomogło zwiększyć zwrot z kapitału i zyski tych spółek, a także zwroty z akcji. W ciągu ostatniego roku, tylko w ciągu ostatniego roku, 450 miliardów dolarów zostało w tym celu wydane przez spółki w ubiegłym roku i tak naprawdę są one w tej chwili największym kupcem netto akcji w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego roku. Są też wielkimi płatnikami dywidendy. Od 2010 roku zwiększyły wypłaty dywidendy o około 60%. Myślimy, że w miarę jak z upływu czasu zaczną one wykorzystywać te środki pieniężne także na inwestycje. Spodziewamy się, że te inwestycje w Stanach wzrosną, że nakłady kapitałowe przyspieszą, a także, że działania przejęć i akwizycji także będą przyspieszać. Jeżeli patrzymy na
rynek europejski, region Europy. Tej pewności, tego dobrego samopoczucia tutaj jeszcze nie ma. Warunki ekonomiczne są słabsze. Nie widzimy jeszcze, żeby działo się to tutaj, ale oczekujemy, że tak będzie, że będzie więcej wykupu własnych akcji, więcej wypłat dywidendy w ciągu najbliższych lat w Europie, w momencie, kiedy firmy zaczną wypłacać więcej swoim udziałowcom, dokładnie tak samo, jak działo się to w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych. Spodziewamy się, że w Azji też wystąpi taka tendencja. Więc ten rozwój recyklingu środków pieniężnych w sektorze korporacyjnym, tak aby wynagrodzić swoich udziałowców, a także osiągnąć większe zyski z tych działań, to jest bardzo ciekawa tendencja, która w ciągu najbliższych lat będzie miała miejsce. Kolejny istotny temat. I to jest coś, co w tym rejonie ma ogromny wpływ także. Jest to wzmacniający się dolar. W tym roku bardzo dużo widzieliśmy, że dolar się wzmocnił, szczególnie w porównaniu z innymi walutami, z jenem i z euro w szczególności. Wiele osób pyta, czy jeszcze będzie to się ten trend postępować. Tak, bo ten wzrost do siły dolara dopiero się zaczyna tak naprawdę. Jeśli popatrzymy na ten diagram, który zaczyna się od roku 1980 i pokazuje porównanie dolara do koszyka głównych walut, to widać, że w sumie trend, jeśli chodzi o siłę dolara, był spadkowy w ciągu ostatnich 30 lat z paroma wyjątkami. Na przykład w latach 90. dolar radził sobie bardzo dobrze, ale generalnie ten trend był spadkowy. I tak naprawdę te wzrosty dopiero się zaczynają. I spodziewamy się na przykład, że euro będzie spadać w stosunku do dolara, do parytetu, do wyrównania mniej więcej około roku 2017. I jest kilka powodów, dla których to się właśnie dzieje, szczególnie jeśli chodzi o jego wartość w stosunku do dolara. Jeśli popatrzymy na spready odsetkowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a na przykład Niemcami, i to tutaj mamy na slajdzie pokazane to zarówno dla zysków z obligacji pięcioletnich, jak i dziesięcioletnich, te spready znów się zaczynają rozszerzać, czyli różnice w stopach procentowych są tak naprawdę napędzają ruchy walut, ale także przewidywane różnice we wzroście gospodarczym mają na to wpływ. W zależności od tego, kto jest w którym miejscu cyklu gospodarczego. Także dolar i wzmocnienie dolara jest także czymś, nad czym się warto zastanowić. Jest to także ważna część procesu dostosowywania się po kryzysie. W miarę jak gospodarka amerykańska się umacnia, potrzebuje mniej luźnych warunków finansowych. Europa czy Japonia potrzebują, aby te warunki były luźniejsze i słabość ich walut może być jedną częścią, tylko jedną, ale częścią z takich sił napędowych, które będą pomagać w ożywieniu gospodarczym, który w ciągu najbliższych lat ciągle jeszcze będzie słabe, dość skromne. I parę uwag na temat rynków wschodzących w szerszym kontekście. Ludzie często pytają, patrząc na rynki akcji, czy to jest dobry moment, żeby być w świecie tym rozwiniętym, czy raczej na rynkach wschodzących. Bardzo trudno ze względu na restrykcje dotyczące danych, aby tutaj jakoś długoterminowo prognozować. W Goldman Sachs staramy się zbierać dane z różnych rynków, tak aby być w stanie dokonywać takich pomiarów wyników w długim okresie, zarówno rynków rozwiniętych, jak i rynków rozwijających się, rynków wschodzących, aż od lat 70. tak naprawdę. To jest bardzo ciekawy obraz, bo on pokazuje, że były takie wahania bardzo długotrwające. To są względne zwroty, także i chcę to podkreślić, bo są sytuacje, są momenty, gdzie rynek DM radził sobie dużo lepiej niż EM, ale często było tak, że rynek EM radził sobie względnie dobrze, ale ciągle nie tak dobrze jak DM.
Od lat 70. mieliśmy tak naprawdę trzy takie względnie rynki bycze w tym czasie i trzy takie względnie patrząc rynki spadkowe, rynki niedźwiedzie. W latach 80. trwało to przez 6 lat, ten rynek spadkowy. Od 94 roku ten spadkowy trend trwał 7 lat. W 2011 roku mieliśmy szczyt, a potem mieliśmy 4 lata takiego słabszych wyników tych rynków. Wiele jest czynników, które wpływają na ten zwrot. Jeśli patrzy się na te dane zagregowane, to się nie zauważa pewnych różnic pomiędzy rynkami. Jednym z istotnych czynników są stopy procentowe i działalność gospodarcza. Jeśli popatrzymy na to niepokoje dotyczące gospodarek wschodzących, które zaczynają się w roku 2011, to były obawy o to, że to epicentrum kryzysu ekonomicznego przesunie się na rynki wschodnie. Pamiętajmy, że ten kryzys zaczął się w Stanach Zjednoczonych na rynku domów, przeniósł się na sektor bankowy i na załamanie kredytowe. I później ten kryzys przeniósł się do Europy w roku 2010, gdzie przede wszystkim miał postać kryzysu bankowego i kryzysu finansów państwowych i recesji. Od roku 2012 zaczynamy się niepokoić gospodarkami wschodzącymi, gdzie zaczynamy obserwować odbicie tych problemów gospodarczych, szczególnie w Chinach. Ale także ponowne przyspieszenie słabych wyników rynków wschodzących wiązał się także z podnoszeniem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w miarę poprawy sytuacji gospodarczej. I przede wszystkim dotyczyło to tych rynków, które w dużym stopniu były uzależnione od zewnętrznego finansowania. Wydaje nam się, że większą część tych spadków w cyklu gospodarczym na rynkach wschodzących już mamy za sobą, już widzieliśmy. Ale myślimy także, że to rozróżnienie w ramach, wewnątrz rynków wschodzących też będzie ważne i też trzeba będzie na nie zwracać uwagę. I ono znów będzie zależało od szeregu czynników, od tego, czy gospodarka jest gospodarką eksportującą towary, czy importującą, czy bilans finansowy takiej gospodarki jest silny czy słaby. Ważne jest, aby podkreślić, że pomimo względnej słabości rynków wschodzących, w dalszym ciągu wpływy na te rynki są bardzo silne. I tu znów trudno jest uzyskać takie dane w skali światowej. Nam się udało część takich danych uzyskać dla funduszy mutual funds amerykańskich. Ta ciemna linia pokazuje, że przypływ tych funduszy jest w miarę stabilny aż od roku 2011 i stale rośnie. Dużo jest bardzo popytu na rynkach kapitałowych na tego typu aktywa w porównaniu z funduszami ETF, które nie obserwują takiej tendencji wzrostowej. Chociaż w dalszym ciągu to zainteresowanie tymi aktywami jest. Jak wyglądają te dywne gospodarki wschodzące? Musimy o tym zróżnicowaniu pamiętać. Jedną z tych różnic jest różnica w zadłużeniu zagranicznym tych gospodarek i rachunki bieżące. To jest coś bardzo istotne. Bez wchodzenia tu w szczegóły widzicie Państwo, że są ogromne różnice między tymi gospodarkami wschodzącymi. Generalnie jednak gospodarki azjatyckie to są te, które są najsilniejsze, gdzie mamy nadwyżki na rachunku bieżącym. Tajwan, Malezja, Korea, Filipiny. Te najsłabsze, które naprawdę bardzo ucierpiały w czasie tego kryzysu, kiedy ludzie się bardzo się bali, że to poluzowanie polityki gospodarczej w Stanach szybko się skończy, w dalszym ciągu mają
problemy z deficytem, takie kraje takie jak Turcja, Afryka Południowa, Indonezja, a także niektóre kraje w Ameryce Łacińskiej, Brazylia czy Meksyk. Polska jest tutaj w niezłej sytuacji, mniej więcej zbilansowany jest tu ten rachunek bieżący i sytuacja budżetowa jest także całkiem dobra. Kolejny czynnik ciekawy, który można powiązać z moją wcześniejszymi uwagami na temat deflacji, także dotyczy ten problem gospodarek wschodzących. Generalnie te gospodarki, które dużo pożyczają na zewnątrz, mają także wysoką inflację, wyższą niż wartości docelowe, mają za wysoką inflację, więc cały czas muszą utrzymywać wysokie stopy procentowe, nawet jeśli gospodarka jest słaba. Z drugiej zaś strony, ci, którzy mają lepszą pozycję, jeśli chodzi o finansowanie zagraniczne, zewnętrznie, widzą presję deflacyjną, gdzie inflacja jest dużo niższa niż wartości docelowe i tu właśnie mieści się Polska w tej kategorii, co sugeruje, że stopy procentowe zostaną w dalszym ciągu na niskim poziomie i to przez dłuższy czas. Pozwólcie Państwo, że zakończę takim stwierdzeniem. Nie jesteśmy jeszcze w normalnej sytuacji. Jesteśmy daleko od normalnego cyklu gospodarczego. Działalność gospodarcza na świecie jest generalnie jeszcze na słabszym poziomie. Jest dużo presji deflacyjnej, a to sugeruje, że stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie, niezwykle niskim. Niemniej jednak jest to sytuacja dobra dla ryzykownych aktywów, a także nawet w tych dziedzinach, w tych rejonach, gdzie ta działalność jest słabsza, w Europie są aktywa całkiem dobrze wycenione, mimo że przychody i wzrost są słabe i dlatego inwestorzy będą chcieli wynagradzać swoich udziałowców. Tam, gdzie firmy uzyskują zysk, będą wypłacać dywidendę i gospodarki i rynki będą te wzrosty dyskontować. Uważamy, że dolar będzie rósł, jego siła będzie rosła, firmy będą bardziej agresywnie wykorzystywać środki pieniężne, będą je dystrybuować wśród swoich udziałowców, a słabe wyniki, które obserwowaliśmy ostatnio na rynkach wschodzących, dochodzą prawdopodobnie do dna, ale musimy się tu spodziewać dużego zróżnicowania między krajami tego segmentu. Tutaj chcę zakończyć swój wykład. Czy mamy czas na pytania? Tak, 10 minut. Bardzo proszę zadawać pytania. 10-15 minut mamy na pytania do pana Oppenheimera. Jeśli chcecie Państwo zadać pytanie, proszę o podniesienie ręki i wtedy pani podejdzie do Państwa z mikrofonem. Mamy już pierwsze pytanie. Rafał Antczak z Deloitte. Chciałbym pana zapytać, jak pan widzi, co będzie się działo w Rosji, jeśli chodzi o perspektywę rynku finansowego, z punktu widzenia finansowych rynków Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. W tych wielu analizach banków inwestycyjnych Goldman Sachs Rosji nie ma, jest nieobecna. Czy prognozy ceny energii są dość oczywiste. Jeśli można by poprosić o jakąś taką analizę dotyczącą także Rosji, jeśli dokonacie Państwo takiej analizy, bardzo byśmy byli wdzięczni, żebyście się z nią podzielili, bo dla nas jest to bardzo interesujące. Oczywiście, jeśli chodzi o te wydarzenia polityczne, które w ciągu ostatniego roku miały miejsce, były one niespodziewane i to miało wpływ i na Rosję, i na cały region, jeśli chodzi o oczekiwania wobec wzrostu. Bardzo wielu musiało zrewidować te oczekiwania i to dość radykalnie. W tej chwili wygląda, że sytuacja się na niskim poziomie stabilizuje i tę stabilizację w rublu także widzimy. Wiele będzie tak naprawdę zależało od tego, co po stronie politycznej będzie się działo, jak będzie sytuacja z sankcjami wyglądała. Ale myślę, że ten szok spowodowany załamaniem gospodarki rosyjskiej już jakby miał miejsce i to miało wpływ zarówno na Polskę, jak i na cały region i ten region jest dość silnie powiązany z Rosją, ale należy pamiętać także, że są tutaj czynniki które stanowią przeciwwagę dla tej sytuacji. Jeśli popatrzymy na eksport Polski
do Rosji, który bardzo spadł, wielkość tego eksportu bardzo spadła, biorąc pod uwagę zarówno sankcje, jak i stan gospodarki rosyjskiej, ten eksport spadł jakieś 15% w ciągu ostatniego roku i w tej chwili bezpośredni eksport z Polski do Rosji to jest mniej więcej 4,5% całości eksportu, dużo mniej niż eksport do innych krajów, na przykład do Niemiec, gdzie ten eksport to jest 1/3. Więc jeżeli ta recesja w Rosji będzie trwała, to będzie miała na pewno negatywny wpływ. Natomiast w zestawieniu z tym, co dzieje się wreszcie Europy, na zachodzie Europy, będzie to miało coraz mniejszy wpływ, bo w tej chwili rynek już jakby zdyskontował większość z tych wydarzeń, które miały miejsce i ich skutków. Trudno jest tak naprawdę stwierdzić, co się będzie działo, bo tutaj bardzo dużo zależy od sytuacji politycznej. Gospodarka prawdopodobnie pozostanie bardzo słaba, waluta się ustabilizuje i większość tych efektów już miała miejsce, czyli uderzenie w eksport z krajów takich jak Polska, ale także Niemcy do Rosji. I dlatego to, co z punktu widzenia Polski będzie istotne, to jakiś taki tło ogólnoświatowe, a także to, co będzie się działo w strefie euro, bo tak naprawdę związki z tymi rynkami są szalenie ważne. Mamy jeszcze czas na jedno lub dwa pytania. Please raise your hand. Don't be shy. A bit. Okay, I think that they will still have time. Zatem, jeżeli jeszcze będzie potrzeba, to oczywiście zapraszam od zadawania pytań w kuluarach. Bardzo dziękujemy. Peter Oppenheimer.